Zapraszam serdecznie na portal WavePC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT. www.wavepc.pl. Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na krótki film, może nie tyle z naprawy, a już z końcowych efektów tego, co robiłem. To jest komputer jednego z moich klientów, widzów, który go tutaj osobiście dostarczył i prosił mnie o zrobienie kilku rzeczy. W zasadzie kilku rzeczy, jak kilku rzeczy. Tu mam taką całą listę, litanie, z jedna, z druga strona, co było do zrobienia w tym komputerze. Moi drodzy, może z tych rzeczy podstawowych, przede wszystkim tak, pierwsza rzecz, komputera nie szło uruchomić, problemem był tutaj włącznik, był on po prostu zepsuty, najzwyczajniej w świecie, został naprawiony, więc włącznik w obudowie to jest Zalman Z11, tak, Z11, dokładnie, tylko wersja z plusem. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest wymiana wentylatorów. Tego na górze oraz z tyłu. Tutaj, moi drodzy, były wentylatory. Jeden wentylator taki Zalmana ZA1225ASL z Namolex podłączany i drugi wentylator także Zalmana, tutaj widać nazwę Zalmana i one zostały wymienione na właśnie te wentylatory Titan Kukri. To są wentylatory przede wszystkim z długą żywotnością łożysk, dosyć wydajne, z wysokim ciśnieniem statycznym, ale także z dość dużym przepływem powietrza, więc one nadają się zarówno do chłodzeń, jak i do obudowy. Bardzo uniwersalne, mają co prawda niebieskie rotory, ale i płyta główna ma niebieskie akcenty, więc całość dosyć dobrze jest dopasowana kolorystycznie i na froncie został oryginalny wentylator z niebieskim podświetleniem. Kolejna sprawa, wyczyścić cały komputer. No i to zostało zrobione. To jest wyczyszczenie obudowy wewnątrz, przewody, napęd, takie szczegóły, plus oczywiście te rzeczy ważniejsze, czyli czyszczenie karty graficznej, czyszczenie procesora wraz z wymianą pasty termoprzewodzącej. Kolejna sprawa, sprawdzić stabilność chłodzenia. Chodzi po prostu prawdopodobnie klientowi o temperatury, to też zostało zrobione, ale po podkręceniu, ponieważ tutaj w jednym z punktów mamy wycisnąć z komputera ile się da. Klient chciał, żebym sprawdził mu, czy działa OC Genie, ten przycisk, który jest do automatycznego podkręcania. Natomiast ja tutaj OC zrobiłem ręcznie, mamy na pokładzie i7-3770. I teraz odnośnie OC, słuchajcie, cały zestaw został przeze mnie podkręcony, zarówno procesor, jak i karta graficzna. Karta graficzna poszła dosyć wysoko, natomiast nie jest wyciśnięte z niej, można powiedzieć, 100%. Można powiedzieć, ponieważ o co chodzi, o ile można byłoby jeszcze zwiększyć dodatkowo taktowanie pamięci rdzenia, bo temperatury maksymalnie dochodziły do 71 stopni dla zestawu obciążanego podczas realnej rozgrywki, to tak naprawdę nie przynosiło to żadnego wzrostu wydajności w ilości FPS. Ja nie widzę kompletnie sensu męczyć kartę tylko i wyłącznie dla podbicia cyferek taktowań, czy nawet podbicia samych wyników, chociażby nawet w 3D Marku. No bez sensu, skoro nie przynosi to realnego wzrostu wydajności w grach. I druga sprawa, procesor został podkręcony tylko albo aż na 4,2 GHz. Także można było tutaj spokojnie wycisnąć więcej, tym bardziej, że no widzicie porządne chłodzenie Enermaxa, ale też nie miało to sensu. Tutaj mamy GTX 900, przepraszam, 770. Konstrukcja dość leciwa, z 2 GB pamięci RAM i tutaj dodatkowe OC procesora także nie przynosiło żadnego wzrostu wydajności. Bez sensu trzymać procesor na wyższych taktowaniach, bez sensu dawać mu wyższe napięcie, skoro nie przynosi to realnego wzrostu FPS. Dlatego uważam, że ten OC, który tutaj zrobiłem, jest taki zbilansowany, który jest w stanie faktycznie wycisnąć tyle FPS, ile się da, ale bez przesadzania, bez dodatkowego windowania zegarów, skoro nie daje to już realnych rezultatów. Kolejna sprawa z listy, czyli instalacja systemu operacyjnego, moi drodzy. System dostarczył klient z Windows 7 OEM. Ten system został zainstalowany z wszystkimi nowymi sterownikami. W tej chwili nawet jeszcze jakaś aktualizacja będzie do zainstalowania, widzę. I kolejna sprawa, o którą mnie klient bardzo prosił, to jest testy tego komputera w kilku grach. Przede wszystkim bardzo mu zależało, żeby sprawdzić jego wydajność w GTA 5 oraz Wiedźmin 3 Dziki Gon. Te gry zainstalowałem i wy również zobaczycie testy z tych gier. Nie będą to maksymalne szczegółowości detali, zobaczymy po prostu przy jakich ustawieniach
da się komfortowo w te gry pograć. Jakie to są oczywiście ustawienia. Kolejna sprawa, klient prosił mnie o instalację kontrolera prędkości obrotowej wentylatorów, natomiast to był kontroler, który on dostarczył. No jak się okazało, kiedy klient przyniósł, to nie był do końca kontroler prędkości obrotowej wentylatorów, tylko jeden wentylator z kontrolerem i można było regulować pracę obrotów tego jednego wentylatora. Mało tego, to był kontroler z tyłu na śledź, tak jak na przykład kiedyś w Define R3. I niestety, ale moim zdaniem to było kompletnie bez sensu instalowanie, bo ani regulacja takiej prędkości obrotowej nie jest wygodna, ani ten jeden wentylator jakiegoś efektu tutaj żadnego szałamiącego by nie wniósł. A chcę tylko dodać, że obydwa wentylatory Titan Kukri to są wentylatory z PWM, czyli no tutaj zastosowanie w tym momencie kontrolera moim zdaniem miałoby się z celem. I to by było na tyle z tego, co widzę, jeżeli chodzi właśnie o tą listę. Słuchajcie, to wszystko zostało zrobione. Ja nie nagrywałem tego, jak czyszczę ten komputer, podkręcanie i tak dalej, bo żeby Was nie skłamać, ponad 2 tygodnie się z nim bawiłem po prostu tak do skoku pomiędzy recenzjami, pomiędzy składaniami komputerów dla klientów, tym bardziej, że klient akurat ma sesję, bo to student, także nawet mu specjalnie nie zależało super na czasie. Dodatkowo sprawdziłem oczywiście, jak zasilać Enermaxa Platimax, no, język mi się plącze, a to ledwo południe. O moc 850 W sprawdza się, czy nie ma jakichś skoków napięć. No, zasilacz, jak można było tego zresztą oczekiwać, działa idealnie, pociągnąłby jeszcze ze spokojem o wiele mocniejszą konfigurację. I co? I moi drodzy, to by było ode mnie na tyle. Ja za chwilę dzwonię do klienta i umawiam się na odbiór tego sprzętu ode mnie. To jeszcze nie jest koniec, ponieważ teraz zapraszam Was na te testy wydajnościowe. No i co? No i to by było w tej chwili na tyle. Zobaczmy, co ta maszyna potrafi. No i czas chyba na to, na co tak naprawdę najwięcej z Was czeka, czyli testy wydajnościowe. Zacząłem sobie od GTA 5. Tą grę uruchomiłem jako pierwszą, zanim wrócimy do rozgrywki. Rzut okiem na ustawienia graficzne. Moi drodzy, to są ustawienia prawie że predefiniowane, które tutaj gra dobrała pod tą kartę graficzną, pod tą konfigurację tak naprawdę sprzętową, z tym wyjątkiem, że ja oczywiście wyłączyłem synchronizację pionozową, no inaczej nie jestem w stanie Wam pokazać generowanych klatek na sekundę tak naprawdę. No i zobaczmy ustawienia. To jest DirectX 11, full screen, oczywiście full HD, 60 Hz, no taki jest ten monitor, a ja tutaj uciekłem. FXA włączone, przepraszam, MSA wyłączone, jeżeli chodzi o NVIDIA TXA też jest oczywiście wyłączone, synchronizacja to już wspominałem, teraz tak zagęszczenie ludności, zróżnicowanie przedmiotów jest troszeczkę zmniejszone na domyślnie, natomiast pozostało ustawienie jakoś tekstu średnia, reszta wysokie i bardzo wysokie. Tak jak widzicie, grafika zaawansowana, tu jest praktycznie wszystko powyłączane. Karta, przypomnę tylko, GTX 770 ma tylko 2 GB pamięci, ale zobaczcie, przy tych ustawieniach graficznych, w typowo graficznym w momencie, czyli na wzgórzach, to jest 70 kilka, 80 kilka FPS, czyli GTX 770 radzi sobie jeszcze całkiem przyzwoicie. Wrócimy do miasta, moi drodzy, o ile to auto jeszcze przeżyje moje tutaj jazdy i zobaczymy w mieście, jak to wypada. Ja właściwie z miasta jechałem, więc wiem mniej więcej, na co można liczyć. Ty, co to za słupki? Jeszcze autem nawet metalowy by wyskoczył. No, tutaj chyba będzie szybciej troszeczkę, jak zjedziemy. I zobaczcie, jesteśmy w mieście i to już jest koło 80 klatek na sekundę. O, ty patrzcie, fajnie, można skoczyć. To auto się chyba już po tym nie podniesie. Dobra, weźmiemy sobie coś nowego. Teraz oczywiście nie patrzcie, że jest więcej FPS, bo robić testy tej gry pieszo to jest bez sensu, to wiadomo, że będzie więcej klatek. Dlatego od razu wsiadamy sobie do maszyny. Będziemy mieli chyba jakiegoś pasażera na HP, chyba że w trakcie jazdy wyskoczy. Nie zanosi się. Ty, on siedzi jeszcze z nami? Siedzi twardo, ale gościu będzie miał przeżycia. Dobra, idziemy gdzieś tutaj w dół. No i tu zobaczcie, tu już ta ilość generowanych klatek, gdzie więcej do gadania ma procesor. Matko jedyne, jakie zawijasy. Dochodzi do nawet ponad 90. Chciałbym zjechać do ścisłego centrum, ale te uliczki to mnie po prostu dobijają. Może zrobimy jakiś wyskok. Taki skrót, tak? Gdzie ja jestem? Ta, to do góry, bo nie przeskoczysz przez płot. No proszę. A już jest w stanie się postawić. Oj! Z tego chyba nie wyjedzie.
A, się gość ewakuował. W sumie to mi się trochę nie dziwi, a też wyskakuje. No dalej, wyłaź z tego auta. A, kurde. Twardziel. Dobra. Trzeba by gościa zastrzelić, bo jeszcze nakapuje. Gdzie on jest w ogóle? Utonął? Nie wiem, zwłok też nie widać. No to gdzieś się musiał skroić. No dobra. Takie rzeczy tylko w GTA. Daj, no, wyłaź stąd. No. Przejdziemy przez posesję kogoś. O, tam drogę widziałem. To może jest szansa na jakieś autko. No nic. Udajemy się może powoli w kierunku centrum. Trochę sobie tu przejdziemy. Nic nie szkodzi, prawda? Daj, no, mistrzu. Co to za wywiasy? Do góry właś. Nie chcę. No dobra, to zejdziemy na dół. Kaktusy. Nie lubię kaktusów. Jaka bania. Ty no. Co za gościu. Ty. Wcelujemy się. Dostał? Gdzie tam? A ten mnie jeszcze potrącił. Spanikował. Sam gościa z bronią nie widział? O, tu jakieś auto stoi. Nawet niezłe. Jest panienka. Niby gościu, a wygląda jak panienka jednak. Tutaj znowu te zawiasy, inne takie tam. No i trzeba by gdzieś przeskoczyć, ale zobaczcie, jest już więcej budynków, tu coś lepszego stoi. Nie, tam. Sam złom, ale tutaj wydaje mi się, no proszę, skrót na miasto. Yeah. I to przy ten o, ujęcie w przybliżeniu. Lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie dolecimy? O, nawet całkiem nieźle. Przeżyje? Przeżyjesz, jak pięknie. Nieudany skok kaskaderski. No jak nieudany, żyje. Teraz tak, moment. Tam są wieżowce, tam nie ma wieżowców. Co ten auto mi się chyba troszeczkę ten teges. No dobra, jest. Czas najwyższy na zmianę. No i się zapatrzył, gościu. Nie widział, że go chce obrabować. No już się mówi trudno. No jest. Napęd na tył. Można ładnie driftcik zaliczyć. Tu już troszeczkę ciekawsze drogi. Zobaczcie, więcej samochodów. Już do ścisłego centrum nam niewiele brakuje. I ta ilość generowanych klatek potrafi nawet 90 przeskoczyć. Jak widzicie, i7K3770K po OC do 4,2 GHz daje bez problemu radę. Razem w połączeniu z GTX-em 770 nie są to co prawda najwyższe ustawienia szczegółowości grafiki, ale gracie ze spokojem da, a to miejsce już kojarzę. Lecimy sobie z drugą grą, na której klientowi bardzo zależało, żeby ją zainstalować, przetestować ten komputer, także ja tych testów nie robię samowolnie, a na wyraźną prośbę klienta, tak samo jak podkręcanie. I teraz tak, ustawienie grafiki, postprocesy predefiniowane na wysokie, ustawienia grafiki predefiniowane na wysokie z włączonym NVIDIA Hegros. Natomiast mam oczywiście FSync wyłączony, ilość generowanych klatek nieograniczona. Zobaczmy, ile tutaj możemy mieć FPS. Ja już wyjechałem z osady, także teraz lecimy sobie wprost na pola. Tutaj takie typowo procesorowe, przepraszam, graficzne miejsca. Dużo grafika ma do gadania. No to jest 30 parę FPS. Powiem Wam tak, generalnie i w Wiedźminie, i w GTA mocno czuć, jak procesor ciągnie dużo słabszą kartę graficzną. No tak jak widzicie, jest 30 kilka klatek. Zrobimy sobie teraz taką małą, jeszcze mały eksperyment. A mianowicie, tak jak to jest w ustawieniach moich testowych, wyłączymy sobie NVIDIA Hayworks, czyli włosy. NVIDIA całkowicie powyłączane. OK. Te trzy ustawienia odpowiedzialne za pogorszenie jak kultury gry wyłączone i zobaczę, że z raptem 30 paru robi się nam nagle 40 parę klatek na sekundę. Zobaczcie, ile wyłączenie badziewia daje.
No, wystarczy się pozbyć jednej upierdliwości NVIDII i już jest zdecydowanie lepiej. I już, słuchajcie, to nie jest duża różnica w ilości FPS, a komfort gry odczuwalnie się poprawia. To jest przede wszystkim. Nawet nie patrząc na ilość generowanych klatek na sekundę, którą tutaj Fraps pokazuje, można znaczną różnicę odczuć. To są ustawienia wysokie z wyłączonymi włosami NVIDII oraz z dodatkowo wyłączonym oczywiście VSync-iem. Teraz przejdziemy sobie na ustawienia średnie. Średnie ustawienia graficzne. Postprocesy zostawimy sobie na wysokich. OK. I wychodzimy. Zobaczmy. Na średnich predefiniowanych. No, tutaj praktycznie nie ma dużych różnic. 50 kilka teraz, jak wyjechaliśmy, bardziej na pustą przestrzeń. No, jakiś tam niewielki wzrost jest, natomiast on już nie jest tak odczuwalny, jak przejście 30 paru na ponad 40 FPS. Muszę zobaczyć jeszcze z ciekawości, jak włosy są poustawiane. Tu jest wszystko wyłączone. Średnie? Na pewno średnie? Na pewno średnie. No ok, czyli tutaj jak widzicie... Ja szczerze mówiąc grałbym na tych ustawieniach wysokich z wyłączonymi włosami, bo pomiędzy 40 kilka a te 50 parę klatek na sekundę nie ma dużej różnicy, nie ma różnicy odczuwalnej dla takiego niedzielnego gracza jak ja. Natomiast pomiędzy te 30 parę a 40 parę ta różnica jest duża. Natomiast no, jednak grafika na tych ustawieniach wysokich wygląda z dekka lepiej. Gdzie ja się dostałem? Co to jest? Katapulta? Co jeszcze będzie... gadał z nimi, zamiast ich wysiec. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o testy i w ogóle o ten komputer. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!